Słuchajcie, wytrwanie w postanowieniach noworocznych proste nie jest coś, o tym ja wiem, Ewa, pewnie nie, bo Ewa trwa w swoich postanowieniach. Naprawdę? Tak mówiłaś, no nie wiem, pewnie uszkiwała. Słuchajcie, ale my byśmy chcieli was namówić na podjęcie takiego postanowienia noworocznego, żebyście w każdą środę o 21.35 włączyli TVN, bo tam będzie nowy program, fantastyczny program, Razem od Nowa. Ewa Chodakowska i Joasia Krupa biorą się za... Jakby to ładnie powiedzieć, Ewa? No po prostu dbają o... Za pary chciałem powiedzieć. Za co? Za pary. Nie, biorą się za... Pomoc takim parom, które tej pomocy czasami potrzebują, czasami nawet nie wiedzą, że tej pomocy potrzebują. Razem od Nowa, 21.35, w każdą środę. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia, teraz mówię tak. Patrycja Markowska, Katarzyna Kwiatkowska, Robert Korzeniowski. Dzień dobry. I oddaję głos pani Ewie. Tak, nie wiem, czy wy wiecie, ale są bardzo brutalne... bardzo brutalne są statystyki, które mówią, że postanowienia noworoczne ludzie rzucają natychmiast, albo piątego, albo w trzeci tydzień poniedziałek, albo bądź kiedy. A jakie to są postanowienia i powiedzcie mi, czy wśród nich coś się dla was by znalazło? No, no, poprawienie kondycji, 48%. Zawsze super. Tak, oczywiście. Poprawienie finansów, 38%. Nie? Wiesz, ja jakoś nigdy o tym nie... Tak, ja nigdy o tym jakoś nie było to moim celem samym w sobie. Nigdy. Nie mylmy marzeń z postanowieniami. Poprawa zdrowia psychicznego 36%. Dzisiaj gdzieś się tutaj? To czy ja nie wiem, bo ja się czuję strasznie w jakimś takim dobrostanie psychicznym. To nie wiem, widać. Forbes Health One Poll, oni takie badania prowadzą i mówią, przepytują ludzi, co jest dla nich ważne, więc w tym roku to jest ciekawe, że ta poprawa zdrowia psychicznego wyskoczyła wyżej, że ludzie, ale to piękne. Mam nadzieję, że zaczęli sobie uświadamiać, że warto na to poświęcić swój czas. Przepraszam, wiesz, Ewuniak, miałam takie postanowienie, słuchajcie, noworoczne, żeby ja osobiście, żeby być szczęśliwa. Gdzieś przeczytałam, że bycie szczęśliwym to jest wybór. Trochę, wiesz, zawsze można się potykać i patrzeć na coś z takiej pesymistycznej perspektywy, a można sobie postanowić, będę szczęśliwa w tym roku, niezależnie od okoliczności. I trochę to tak jest, że ten dobrostan to jest też wybór, to jest też praca nad tym. Długi trening. Ja w zeszłym roku właśnie miałam taki pomysł, bo pomyślałam sobie, że to jest naprawdę bez sensu marnować swój czas na takie jakieś narzekanie i takie znajdywanie samych minusów. No i właśnie czasem jest bardzo trudno, no bo na przykład taka pogoda jest zniechęcająca za oknem, ale ja sobie znalazłam takie sposoby na to, że na przykład wyobrażam sobie, że jestem bohaterką jakiegoś mrocznego szwedzkiego kryminału. I to się od razu robi tak jakoś ciekawiej. Przydatna ta szarość. Łatwiej jest przejść przez taki dzień. No dobrze, ale udało ci się dotrzymać tego postanowienia o szczęśliwości? Trochę tak. To znaczy wiadomo, że to nie jest tak, że ja sobie to postanowiłam i teraz już dobrze każdego dnia się budzę i jestem szczęśliwa. Chociaż ja raczej ogólnie miewam dobry humor. Natomiast to jest o tyle fajne, że co jakiś czas ja sobie o tym przypominałam. I sobie troszeczkę analizowałam siebie, dlaczego powiedzmy jest gorzej albo dlaczego jest lepiej. I starałam się... Taki wgląd w siebie. Tak, starałam się sobie przypominać, że może warto to robić. Robert, ja sobie tak myślę, że sportowcy to jest taka grupa zawodowa, która podejmuje postanowienia noworoczne. To znaczy nie, w tym roku zostałem mistrzem świata. W tym roku pojadę na Igrzyska Olimpijskie. One są wspierane jeszcze przez kibiców, żeby było jasne, tak? Bo to jest taki... Oni ci mówią, co masz, o czym masz marzyć. Zawierany tak jest na granicy roku. Teraz mamy też taki czas, kiedy sportowcy są wybierani w plebiscytach, kiedy czują ten związek emocjonalny ze swoimi fanami. I to jest bardzo trudne, bo z jednej strony jest to postanowienie, mamy na przykład rok olimpijski teraz i chcemy coś ważnego zrobić, ale nie każdy sobie radzi z tym zobowiązaniem powziętym publicznie, bo ile mamy na ogół te nasze postanowienia noworoczne, one są takie bardzo prywatne, bardzo domowe, bardzo wewnętrzne. No to przepraszam bardzo, ale sportowiec jak mówi, że mamy Mistrzostwa Świata, mamy Igrzyska, pójdę po złoto. No to proszę pana, jest ciśnienie, idziemy, prawda? Jest ciśnienie. I to jest wyjątkowo trudne, z tym, że uwaga, jeżeli ta presja jest dobrze i tu dochodzimy do tego dobrostanu, dobrze powiązana z poczuciem własnego szczęścia, wsparcia, to nie ma problemu z tymi pierwszymi 21 dniami, bo tyle jest
potrzebne nam, zwykłym takim normalsom, bo już jestem po stronie niewyczynowej jednak, żeby jakiś nawyk utrwalić. 21 dni. No, a to jeżeli sportowiec. Różne badania, poczekaj, ale nie zgadzam się. Ale pan sportowiec, moja droga, wie o czym mówi. 21 dni to jest tak, że jak już pójdę na siłownię i będę chodził 21 dni, to 22 dnia raczej pójdę. Wiesz co, zauważysz pewną korzyść, bo mówmy sobie, to nie jest automat, ale po 21 dniach na ogół przestaje nam coś bardzo przeszkadzać, że zaczynamy to robić i zaczynamy odczuwać pewne korzyści, że aha, patrz, szczęście, pojawia się ten uśmiech, czeka mnie nagroda, kiedy będę to robił. I ten sportowiec też, słuchajcie, nawet po tych balach i galach, kiedy on wychodzi i on te 21 dni jest na zgrupowaniu treningowym, mówi, kurczę, naprawdę, jestem bliżej tego, na co się umówiłem. Słuchajcie, ja jak zaczynałem zawsze biegać, to tak, tak, ja już czwartego dnia czułem, że moja kondycja jest dużo lepsza. Naprawdę. Ale oczywiście. Ja teraz zaczęłam chodzić od 2 stycznia na siłownię. Mam takie postanowienie, że będę chodziła codziennie, ale do 11. Brawo! Bo 12 jadę na narty. Kasiu, pytanie jest takie, czy chodzisz i ćwiczysz, czy chodzisz na siłownię? Nie. Chodzę i ćwiczę i rzeczywiście, naprawdę, bo to zaraz, to są już 4 dni, 5. I ja już czuję właśnie, czujesz, że jest nie? O wiele lepiej. Mhm. Codziennie mam ten zastrzyk endorfin. I dlatego ja też uważam, że właśnie, że to jest ekstra. Mieć to postanowienie, nawet jak po 5 dniach zrezygnujesz, to masz te 5 dni do przodu. Ej, już jest coś zrobione. Patrycjo, wspomniał o nacisku i zobowiązaniach wobec fanów Robert. I tak sobie myślę, jak człowiek sobie planuje taką płytę na przykład na jesień, albo na lato, albo na wiosnę, to on czeka z tym postanowieniem do nowego roku, żeby otworzyć kalendarz i powiedział, dobra, to w tym roku robię to na jesień, czy jednak poddaje się raczej wenie? Nie wiem, jak mają inni, ale mnie Ewa tak, słuchajcie, nosi. Ja cały czas mam pomysły na nową muzykę, naprawdę. Ja, znaczy, lubię w sobie tę cechę, bo czasami nawet tata mi już mówi, daj spokój, odpocznij, nie? Czy ty dzisiaj patrzyłaś w ogóle w niebo? A ja, słuchajcie, dzwonię i mówię, Jezu, ale był u mnie Zagaj. Wczoraj na przykład był u mnie gitarzysta i zrobiliśmy 3 nowe pomysły i ja po prostu chodzę jak nakręcona. Cały czas mam w sobie takie parcie na tworzenie nowych dźwięków i... Tym się wypełnia moje życie, więc jakby, wiesz, póki mam ten motor, to nie jest tak, że od do, że mówię, dobra, pora już chyba nagrać coś nowego, bo wypadałoby, tylko cały czas jest ten apetyt, więc to mnie cieszy. Czyli to nie mieści się w twoich postanowieniach noworocznych, nagrać nową płytę? Myślę o takiej płycie, żeby, słuchajcie, zebrać swoje wszystkie duety, które miałam do tej pory, bo ich jest bardzo dużo i wydać nową premierową piosenkę. To jest na przykład taki plan, ale to jest tylko zarys. Natomiast... No dobra, a kiedy zrobisz coś takiego właśnie, jak tata mówi? Popatrzysz w niebo, gdzieś wyjedziesz, odetniesz się od muzyki? Marzę o tym, żeby pojechać z plecakiem, słuchajcie, gdzieś na przykład, bo nigdy nie byłam, Japonia, żeby gdzieś pozwiedzać, żeby połazić. To było o to mi się z bardzo was marzy. W Japonii? Ja byłam. 3 tygodnie. I z plecakiem? Kacha, ale z plecakiem? Ja byłam z wielką, za dużą walizką, ale dałam radę mimo wszystko. Znaczy, walizkę zdewastowałam, urwałam jej rączkę, ale nie, to jest fantastyczna sprawa i właśnie wbrew pozorom... Tak, oczywiście. I wbrew pozorom wcale nie jest to... Można to zrobić w niskim budżecie, naprawdę. Robert. Japonia to jest taki kraj, gdzie jesteśmy prawie... Na pewno się czujemy za granicą, tak trochę jak na Węgrzech, bo na Węgrzech nie rozumiemy języka, ale tam generalnie w Japonii nie rozumiemy niczego. Ja nie zapomnę, kiedy 500 osób obsługiwało, ja byłem wtedy z gronem Irlandczyków i Hiszpanów, przygotowałem się do Mistrzostw Świata 2007 jako trener, 500 osób obsługiwało naszą 15. Okay. Zanim pomyślałem o tym, że chcę wodę, już ją miałem w ręku. Popatrzyłem na pomidory, już mi je dawali. Tak? Oni są cudowni, ale naprawdę warto pochodzić wśród nich, żeby ich zrozumieć. Tak, żeby poprawić ludziom, tym, którzy nie potrafią dotrzymać postanowień, podzielcie się swoimi niedotrzymanymi postanowieniami swoich żyć. O matko jedyna, ile razy, że dieta i zdrowy tryb życia, że nie będę chodziła na imprezy, że będę dużo pracowała, że codziennie będę się uczyła jakiegoś nowego, to znaczy nie jakiegoś codziennie innego języka, tylko że będę pracowała na przykład nad poprawieniem swojego angielskiego. Jak nasz prezydent. Tak, jak nasz prezydent, to znaczy... No właśnie, ciekawe. Kaśka się uczy cały czas po prostu. No tak, właśnie. Ja się uczę cały czas. Robert, natomiast jej, no trudno, o rany, trzeba siebie po prostu przytulić i powiedzieć, dobra, okej, to jutro może spróbuję znowu, no. Kochani, gitara.
Gitara! Słuchaj. Ja jestem pokoleniem i urodziłem się w 68 roku, w związku z tym początek lat 80. Patrz to, co narozrabiał twój tata i koledzy. Chłonąłem to każdą częścią ciała. Tata jeszcze był niespełniony Beatlesem, który wyjmował gitarę raz po raz. No ja bardzo chciałem być tym chłopakiem z gitarą, a wyszło na to, że zostałem chłopakiem w trampkach, który trenował i chodził, chodził. Pojechał na obóz jeden, drugi, ta gitara się nie mieściła. No. Bardzo chciałem, wracałem do tego wielokrotnie, że ja już od tego roku na pewno będę na tej gitarze grał. No i jak grasz? Jest szansa. Wydelegowałem ten temat, wiesz? A, czyli to jest to niespełnione postanowienie. Ja dużo, ale myślę sobie, że taki w ogóle zachowanie takiej, wiecie, proporcji w życiu, żeby trochę może biegać i ćwiczyć, trochę też, słuchajcie, się cieszyć życiem. Ja mam, no największym moim jakby takim kompleksem jest to, że Leszek Możdżer, który mi podarował pianino, o czym mówiłam wielokrotnie, obiecałam sobie, że coś skomponuję na tym pianinie w tym roku, który upłynął. Nie udało mi się. Siedziałam, coś próbowałam grać bardziej na ukulele, coś mi się ostatnio udało ułożyć i skomponować to wielkie słowo. I to jest taki mój, mogłam już coś tam, mogło coś powstać, ale żeby to mi spędzało sens powiek... Nie. Nie. Słuchajcie, ja mam teraz prośbę, na sam koniec. Robert, ja mogę ci pomóc nauczyć się grać na gitarze, a ty weźmiesz mnie do treningu. Cudownie. Jest świetnie, mamy takie wspólne postanowienie. Jest rok olimpijski, będzie w olimpijskiej formie. Deal done. Słuchajcie, widzimy się 6 stycznia 2024 roku. Ja, słuchajcie, teraz będziemy uwaga. Mieli dyżur wtedy? Załatwimy to. Po jednym postanowieniu. Po jednym postanowieniu, z którego was rozliczymy za rok. Kwiatkowska, proszę bardzo. No dobra, być w dobrym shape, być w dobrej formie. Dobry... Że sport, sport. Sport, sport. Mhm. 2025 rok oczywiście. Widzimy się za rok. Się. Sport. Proszę bardzo, Markowska. On po prostu, tak to lekcja to jest u ciebie bardzo wygląda. Prywatne, nie wiem, czy ja mogę o tym mówić. Powiem. To już wiem, już zapisuję. To napisz tylko słowo serce. Mhm. Dobrze. Zrobię. A jak my to potem zrewidujemy? No, wszystko nie, będziemy słuchaj. Wunia wiedzieć. Oczywiście. Czyli serce. Proszę bardzo. Ale to nie są problemy kardiologiczne, tylko nie. Sprawy sercowe, dokładnie. Jak mój dziadziuś Zbadacie mówił. Mi ciśnienie. Miło snę. No, zapisz sercem. Serce. Ale już jest coś na oku. Nic nie mogę mówić, no coś. Ale czemu nie możesz? Ale żeby to serce było w takim samym stanie jak teraz? Ale zobacz, słuchajcie, że czy w jakimś stanie troszeczkę innym? Pomidor. Okej. Pomidora nie rysuje. Serce, żeby się udało. Tak, Markowska. Czyli, że ona żeby będzie się starała, czy on się ale będzie starał? Ale dlaczego tak pokazujesz, jakby obrączkę? Nie, tak się złapałam po prostu. Okay. Jakoś... Serce, żeby się udało. A tak sobie, nikt nie słyszy, jak on ma na imię? On? Ona czy on? Nie. No Jan Serce. Między nami. Dobrze, Jan dobrze, nie ciągniemy. Panie Korzeniowski. Gitara? Nudno. Jak mi pomożesz, to tak. Gitara! Tak, gitara. Nie ale wiecie co, ale ja, chcę co być, żeby coś ja chcę być w roku 2004 w takiej olimpijskiej formie. W 2025. Żeby w 2024, tak. No. Zrobić maraton jeszcze w Chicago. To jest październik. Chodem. O matko. Nie będę biegał, będę chodził. Tak? No, i zasłużyć okay. sobie na to, by w 2025. Mówiliśmy o Japonii, pojechać do Tokio i zakończyć Majorsa, bo mam taki cykl to maratonów, ja które są... Czekać o, proszę bardzo. Z plecakiem. A ja na mecie z gitarą. Proszę bardzo. Ale nie płacz Ewka ma lecieć. Będzie nie... Dobrze pisze, ty, nie płacz Ewka. Ty się tego 6 stycznia 2025 ja w Japonii. Ty będziesz miała takie wielkie serce. Mamy dyżur w Japonii. To jest czyli, pomysł. Tak, to ty prowadzisz ekstra. Dzień dobry, ja na mecie czekam na Roberta świetnie. Z gitarą, Robert dochodzi ustawiłeś. Na metę. Mhm. A Kasia gitara gdzie? Jest już ci mówię, ja już ci mówię, gitarę. Już ci mówię. A ja jestem cheerleaderką. Patrycja ze swoim sercem, rozumiesz, na dłoni tak. podaje wodę. Na dłoni. A, tak jest. A Kasia Kwiatkowska w tym momencie dokonuje... Pompony. Dokładnie. Dokonuje, tak. rozumiesz, tego swojego openingu sportowego. Ale topless. Biegnie na z nami... Ludzie, na ludzie. Biegnie z Robertem ostatni kilometr. Deal? No, co za scenariusz. Z bieganiem to nie za bardzo, ale te... Nie, on nie chodzi, z pomponami nie chętnie. Na pewno to przejdziemy się, pięknie to spuentujesz. Albo rowerkiem wjedziemy. Kochanie. W ogóle jesteś umówieni. Cudownie się z wami rozmawiało. Widzimy się już za momencik. Nie płaczewka. O tak, pozdrów tatunia. Pozdrów.